Dlaczego postanowiła Pani zająć się właśnie choreografią? Co miało na to wpływ? To stało się dlatego, że tańczyłam przez 7 lat w zespole pieśni i tańca Rzęchy, rzeszowskim zespole folklorystycznym. I to, że zajęłam się choreografią, stało się trochę przypadkowo, ponieważ akurat Wojewódzki Dom Kultury zaczął organizować taki kurs choreograficzny. Pomyślałam sobie, czemu nie? Mogę to zrobić, a nuż kiedyś mi się w życiu przyda. A co zmieniło się w Pani życiu, odkąd związała się Pani z tańcem? Wszystko. Wszystko, ponieważ zespół, w momencie kiedy stworzyliśmy tutaj zespół, to się stał mój sposób na życie. To jest część mojego życia i to się tak przeplata, że właściwie moje życie prywatne jest tutaj w zespole i zespół w moim życiu prywatnym. Obecnie jest 3 grupy dziecięce, 2 gimnazjalne, 1 młodzieżowa, 1 obrzędowa i kapela muzyczna. Co dają Pani rochy? To jest moja pasja i praca jednocześnie. Pani uczy patriotyzmu dzieci przez taki nietypowy sposób, właśnie naukę tańca, naukę szacunku do strojów ludowych. No to jest jedna właśnie z form mojego patriotyzmu, czyli pokazywanie młodym ludziom piękna naszej kultury ludowej, ocalanie tego od zapomnienia i kształtowanie poczucia dumy. A co jest najtrudniejszego w byciu choreografem? Najtrudniejsze chyba dla mnie jest to, żeby przekazać w miarę wiernie te tańce regionalne, żeby nie uwspółcześnić ich tak bardzo, żeby były, tak jak to się mówi w naszym środowisku, zbliżone do źródeł. Uważa Pani siebie za nowoczesnego patriotę? Myślę, że tak. Patriotyzm czasu pokoju jest zupełnie inny niż czasu wojny. Nie musimy bronić ojczyzny z bronią w ręku, czy w ten sposób jakoś działać, ale właśnie pracujemy, chronimy naszą kulturę ludową, staramy się kształtować postawy patriotyczne i kształtować tą tożsamość narodową w młodych ludziach. Wydaje mi się, że to jest nowoczesny patriotyzm.